Nie mamy teraz ciężkiego miesiąca. Grudzień będzie, patrząc pod względem rywali, dosyć przystępny dla nas. Mamy tylko mecz z Chelsea. Miejmy nadzieję, że uda nam się tutaj ładnie zamknąć to półrocze, ładnie je podsumować. To zobaczycie w tym odcinku. Ja nazywam się Michelangelo i zapraszam Was na właśnie przeżycie tego grudnia. Przeżycie tego miesiąca pod względem piłkarskim. Mam nadzieję, że będzie jak najlepsze. Pod względem emocji również, w sensie fajnie by było się poemocjonować. Zobaczmy, jak wygląda liga. Czy Leeds ciągle prowadzi? Leeds spadło, Chelsea prowadzi. Mamy trzy drużyny z 30 punktami na pierwszych trzech miejscach. Także ciekawie. No to Leeds jest naprawdę niezłym zaskoczeniem, szczerze mówiąc. A my wreszcie może nauczmy się wybierać dobrze składy. W zeszłym odcinku zmiany dużo pomagały, natomiast może wreszcie dobrze dobierajmy składy na mecze. Luis Diaz wyjdzie na to spotkanie. Środek pola wyjdzie taki, jaki jest. Zagrajmy tak. To jest Burnley. Ja chcę to szybko przesymulować. Opłacało się. Luis Diaz nas ratuje w 83 minucie. Mohamed Salah, Luis Diaz. Mam wrażenie, że są jedyni piłkarze w pełnej formie w naszym zespole. No i dobrze, wygrywamy. To może być błyskawiczny odcinek, ale przez ilość meczów mam wrażenie, że wcale taki nie będzie. Awansujemy na 8 miejsce w tabeli, 7 jest Manchester City, więc nie tylko nam nie idzie. Generalnie rzecz biorąc, a do Manchesteru City tracimy 3 punkty, więc jeżeli udałoby nam się wygrać z tą Chelsea, to wcale nie wygląda tak źle. Znowu byśmy urwali punkty rywalowi. Mielibyśmy 5 meczów z... Mielibyśmy 6 meczów już. Nie, 5 meczów z rywalami z góry tabeli i skończyłyby się one wtedy, jeżeli byśmy wygrali. Mielibyśmy bilans 1-1-3. Także optymistycznie. Natomiast... No, trzeba zacząć kiedyś wygrywać, jeżeli chcemy się liczyć ciągle w walce o mistrzostwo. Darwin Nunez awansował na wyższy overall i on zostanie na tym napadzie, ponieważ Hakpo też tutaj jakoś ostatnio nie grał wybitnych spotkań. Zagra znowu ta psoba, bo Konate sobie ostatnio nie radził. Środek pola był dobry w tamtym meczu, czyli nie zrobimy wielu zmian, nie zrobimy żadnej zmiany tak naprawdę. Ale Elliot nie zagra. Chcę Tylera Mortona, ja go lubię po prostu i Jota nie będzie grał. Jota mnie irytuje. No i co? No i gramy. Długa symulacja. Jedziemy z tym koksem. I po prostu trzeba to wygrać. W bramce Chelsea z 16 Mendy. 24 Reece James na prawej obronie. Thiago Silva ciągle gra z 6. 2 Lucas Hernandez. 32 Kukureja. 8 Tielemans. 5 Enzo Fernandez. 17 Sterling. 40 Hudson-Odoi. 19 Mount. Teraz Hudson-Odoi ze strzałem i 18 Beto. Chcieliśmy sobie kupić od Chelsea tego Mounta, ale nie wyszło nam to. Oj, to może się skończyć tragicznie. No i się nie kończy tragicznie, całe szczęście. Ale ten wolny był bardzo z bliskiej odległości. A Chelsea ma wykonawców. Zobaczmy. Teraz Beto, no i ładują nam bramkę Mason Mount. Chelsea nie chce z nami rozmawiać właśnie w sprawie transferów, a sami od nas wypożyczają piłkarzy. To jest kolejna sytuacja, bo od Manchesteru City też nie chcą z nami rozmawiać, a Pablo Gavi strzela bramkę. A sami od nas wypożyczyli w zeszłym sezonie Curtisa Jonesa. Tak jak teraz Chelsea wypożyczyła Brennana Johnsona, który jest na ławce rezerwowych. Miejmy nadzieję, że nie wejdzie i nam nie strzeli bramki. Ale nie, no fajnie, że on się ogrywa w lidze tej samej, bo oni nie mają opcji wykupu, wróci do nas i będziemy, miejmy nadzieję, grał dobrze, tak jak Curtis Jones, który wrócił i grał całkiem spoko w meczach, które rozegrał. Także miejmy nadzieję, a nawet jeżeli nie, to będzie po prostu sign to sell, no nie? Znowu Chelsea.
No znowu to słabe podanie. Renato ma przeciętne podania. Tak jakoś mi się nie podobają te jego podania. Bo on bardzo dużo, on bardzo dobrze wchodzi do ofensywy, ale bardzo przeciętnie podaje piłkę i rozgrywa. Dlatego on jest na tym kamie, dlatego on nie był CM-em, bo na CM-ie mam wrażenie, żeby się nie sprawdzał. I większość jego asyst to są asysty w polu karnym, a takich rozprowadzeń, wizja może i spoko, ale wykonanie dobrego, długiego podania czy przerzutu, no to już jest trochę słabsze. Mason Mount się myli na szczęście. Robertson znowu gra fatalnie. Angelino już wchodzi. Luis Diaz też sobie pożegna się. No i dobra. Kto tu jeszcze w pomocy sobie nie radzi? Neves sobie nie radzi, więc wejdzie od razu Tyler Morton za Nevesa. No i dobra. Robertson. No i traci piłkę. No i traci piłkę. No wracaj się Robbo, wracaj się, bo Luis Diaz na razie cię prześciga w defensywie. Dużo szczęścia w tej akcji Chelsea, w tej akcji naszej obronnej, ale tutaj słabo znowu Renato. Salah dobrze wystawia Trentowi, Trent, ale czemu nie do Darwina Nuneza? Może by się tak zmiany zrobiły, fajnie by było, co? Kręcik. Ja wiem, że jakby... No super, teraz straciliśmy piłkę, bo Renato źle zagrał. Ja nie wiem, czemu on nie ma jakiejś mega słabej oceny przez to, jak gra fatalne piłki. O, mamy teraz nagle rzut rożny, ale no nie o to chodziło do końca. I może byśmy z tego wyszli? Niestety. Niestety, nasz bilans znowu będzie wynosił 0 zwycięstw w meczach. A nie, przepraszam, przecież z Leeds wygraliśmy. Z Arsenalem zremisowaliśmy. Nie wiem już, kurna, dobra, wygraliśmy jeden mecz z tym zespołami z czołówki, ale... Przegrywamy. Oddaliśmy jeden strzał. Renato zagrał moim zdaniem fatalnie, mimo że oceny wcale nie miał jakiejś super złej. No to on nie zagrał żadnego dobrego podania przecież. Mamy już awans, więc wystawimy na ten mecz z chętem piłkarzy rezerwowych. Niech sobie pograją. Potem mamy Sheffield, które chciałbym ograć fajnie. Też pod względem taktycznym, żeby po prostu wygrać ten mecz, no. Konferencja. No dobra, wejdźmy na tę konferencję, podbustujmy morale. Zawsze to się przyda. Oha, przez przypadek ich ten nie spojrzałem na to, co klikam. No, jesteśmy skupieni na wygrywaniu. Fajnie. I chłopcy ciężko pracują. No, bardzo ciężko. W ataku rzeczywiście bardzo ciężko pracujemy. Generalnie to mi się nie podoba, bo chyba dostałem info, że Jude Bellingham rozmawia z Atletico. I on się dogadał z tym Atletico. Dlatego my po niego pójdziemy. Ale my nie bardzo mamy kogo dać. Więc zaproponuję Diego Jota. Tak, wiem, to było bardzo spontaniczne. Ale Atletico się po niego zgłosiło. My nie mamy pieniędzy. Diego Jota w tym sezonie po prostu jest fatalny. Więc wzmocnijmy pomoc, oddamy Mateusza Nuniesza, ponieważ gra znowu fatalnie, a za to kupimy piłkarza ofensywnego. Trzeba myśleć już o transferach, ponieważ no, nie możemy tego zrobić w taki sposób. No zobaczmy, jakie ma oceny Mateusz Nuniesz. 6-13, zagrał w 8 meczach i ma 6-13. Curtis Jones ma jeszcze gorsze oceny, ale Curtis Jones to jest głównie zmiennik, a Mateusz Nunez coś tam wychodził w pierwszym składzie. Wiem, że to jest ruch, który może wam się nie spodobać. Który jest bardzo...
że tak powiem, błyskawiczny i dynamiczny. Tutaj w ogóle ten Brennan Johnson się rozwija jak cholercia. Fajnie by było go ściągnąć z powrotem jednak na to letnie okno transferowe. I ja nie wiem, czy ja tak nie zrobię, nie odwołam go z tego wypożyczenia. Jak Żota odejdzie. Ja bardzo chciałbym zrobić z Gakpo napastnika. Bardzo chciałbym z niego zrobić napastnika. To się nie uda, chociaż... No dobra, próbujmy. Może będzie to trwało nie wiadomo ile, ale próbujmy zrobić z niego napastnika. I chciałbym przedłużyć też kontrakt z Salahem. Jednak, bo no, jednak się prezentuje w jakiś tam sposób fajny. Ostatnio. Także zasługuje jeszcze na roczne przedłużenie. Crucial role? Myślę, że tak. Pewnie tak. No przecież to jest nasz kluczowy, nie wiem nad czym ja się zastanawiałem. Tak, rok przedłużenia. Zgadzam się z agentem, ale dostaniesz 200. Miejmy nadzieję, że nie będziesz z tego powodu płakał, że dostaniesz 200 tysięcy i chcesz bonus? Spoko. Pół miliona bonusu, ale Salah przedłużony o rok. No a ja idę rozmawiać z Judem Bellinghamem. Trzeba wyczyścić tą pomoc. Nie wiem, czy nie Curtis Jones odejdzie. No ale... Tutaj po prostu to jest transfer, który wielu na niego czekało. Nie chcemy klauzuli. Nie no, byku, dostaniesz ze 150. Musisz dostać dużo więcej niż miałeś w Borussii, ale nie dostaniesz bonusu. Także poczekamy sobie na prezentację. Jude Bellingham nas przyjdzie. Za Diogo Jotę. Diogo Jota idzie do Niemiec. Akcja, reakcja. Akcja, reakcja. F negocjacje. Mogliśmy wyciągnąć go za 87 milionów. Nie mam pojęcia skąd wy się to wytrzasnęli, ale ukradłoby nam go Atletico. Nie mieliśmy piłkarza. Diogo Jota dalej chyba nie strzelił żadnej bramki w meczach, w których dla nas zagrał w tym sezonie. Oczywiście. No także cóż, no, trzeba się żegnać z naszymi piłkarzami, a będą musieli przychodzić w to miejsce nowi piłkarze. Wiem, że to się wam pewnie nie spodoba, ale chciałem ten transfer jednak dopiąć tylko w odpowiednim momencie. Teraz walczymy o Ligę Mistrzów, a Bellingham nam pomoże walczyć o najwyższe cele w... O najwyższe cele w Lidze Mistrzów i w Lidze, mam nadzieję. Zastąpi Gaviego w podstawowym składzie. Ponieważ Gavi... Chociaż czy Gaviego? No zobaczymy. No, na pewno wyląduje w pierwszym składzie i wyląduje z numerem 8 za Mateusza Nuniesza. Ten odda mu swój numer. A ja prawdopodobnie jego będę chciał sprzedać i kupić Skova Olsena. Salah zejdzie, wejdzie. Haas, Nyakate wejdzie na ten mecz. Tutaj wejdzie... Morton, wejdzie Henderson, wejdzie Jones, wejdzie Carvalho na skrzydło, za Robertsona oczywiście Angelinho, Bogle wejdzie tu również za Trenta, na środek obrony wejdzie Phillips i Kelleher. Niech Phillips dostanie kolejny debiut. Jeszcze zrobimy obronę, Ndika tutaj dobrze, zgadza się wszystko. Wejdzie Neves, tu jest Elliot oczywiście, więc wejdzie Neves za Nuneza i Jota niech będzie na ławce. To jest przepłacony transfer, zdaję sobie z tego sprawę. Pewnie za Jotę byśmy dostali dużo większe pieniądze. Remisujemy z Chętem. Curtis Jones strzela dwie bramki. Neves wszedł i zagrał całkiem nieźle. Carvalho zagrał całkiem nieźle. Ale znowu nie wszedł Jota i nie miał okazji do strzelenia bramki. Tutaj ci piłkarze, którzy zostali zmienieni, zagrali przeciętnie. No ale dobra. Nie ma co narzekać, i tak wygraliśmy grupę w Lidze Mistrzów. Także tak uważam, że nie ma co narzekać. Podpisaliśmy wielki kontrakt. Podpisaliśmy wielki kontrakt. Przyjdzie do nas Bellingham. O proszę bardzo, Erling Haaland ze złotą piłką.
Przyjdzie do nas Jude Bellingham na początku stycznia. Mamy 5-5-5. Chciałbym mieć 6-5-5 po tym meczu. Jednak to nie jest zespół, który może nam kraść punkty. Szczerze mówiąc, Neves zagrał świetne spotkanie, więc on niech zostanie. No i takim składem wyjdziemy, no po prostu. Szybka symulacja, to jest ostatnia drużyna w tabeli i wygrywamy pewnie. Mohamed Salah, Luis Diaz. Diogo Jota wszedł, ale nie strzelił, zagrał znowu fatalne spotkanie. Mimo, że miał prawie całą połowę dla siebie. Dlatego go oddajemy. Dlatego go oddajemy. Ja go bardzo lubię. I no niestety zaciął się, no, Diogo. Niestety się zaciął Diogo, więc odejdzie. Więc odejdzie do Borussii Dortmund. Miejmy nadzieję, że w Niemczech sobie jak najlepiej poradzi. Może to jest trochę nie fair w stosunku do piłkarza, że skreślamy go po jednym nieudanym meczu, ale znaczy po jednym nieudanym meczu, po jednej nieudanej połówce sezonu, ale jeżeli my chcemy być elitarną drużyną, to musimy tak robić. Działać w takiej postaci. Tutaj mamy obronę. W ogóle niezadowolony jest Niakate, a ja bym chciał jeszcze Jonesa na tym. Nie wejdzie Jota w tym meczu. Ale Carvalho będzie za Elioto. Elliot też się nie prezentuje świetnie, więc myślę, że tutaj długa symulacja. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało z West Hamem. W bramce z 13 Areola, z 5 Hilgers, z łyską 1 Rosario, 24 Kerrer, 3 Aitneri, 7 Berge, 6 Arambarri, 20 Maddiallo, 14 Corne, 17 Coventry i 18 Inks. Miejmy nadzieję, że będzie to wyglądało dobrze. Kurde, będę przeżywał ten transfer Bellingama, bo jeszcze zobaczymy sobie, na którym miejscu jest Borussia w tabeli. Bo jeżeli oni są gdzieś nisko, to się tym bardziej rozumie. A teraz jednak trafia Cody Gakpo. Cody Gakpo trafia do bramki West Hamu i prowadzimy. Czyżbyśmy wracali na dobre to? Nie będę krakał. Bo zaraz się wszystko zesra. Po prostu. Nie będę krakał, ale no może nie będzie musiał tak często grać Tyler Morton. Chociaż on sobie radzi naprawdę świetnie. Ale chcę sprzedać Nunesza, który jest kompletnym niewypałem. Kompletnym niewypałem. To już jest jego drugi sezon na Anfield i drugi rok nie pokazuje nic. Curtis Jones jednak zaczął coś pokazywać jako pozycja Gaviego. On nie może grać też na tej defensywnej, a myślę, że Bellingham właśnie będzie mógł grać na tej defensywnej. Może nie jako dokładnie CDM, chociaż to też jest do rozważenia. A tutaj mamy rzut karny. Mamy rzut karny, czy Alisson go obroni? Zaraz się przekonamy. Danny Ings strzela. No niestety, w okienko. No ale wciąż nie przegrywamy. A gdyby tak przesunąć Gaviego wyżej za Renato, wpuścić Curtis, no to też jest to opcja. Gavi! Ze strzałem, Robertson, wrzutka, jeszcze Salah, nie. To będzie przerwa. Spróbujmy tak zrobić. Ja wiem, że to przerwa. Ale i to jest trochę jakby wędka, ale spróbujmy wpuścić Jonesa za Renato i wyjdźmy w takim zestawieniu. Renato się nie prezentuje najlepiej, a Jones ostatnio zagrał świetny mecz. Co prawda tylko na Sheffield United, nie na Sheffield to był. Mecz na Hand, ale wciąż sądzę, że widzieliście, jak spadła ocena Alissonowi? To było jego fatalne ustawienie. Trzeba poszukać bramkarza. No zdecydowanie, trzeba poszukać bramkarza też, bo ja uwielbiam Alissona, ale mamy bardzo ciężki czas. Nie możemy dawać za dużo czasu. A my zaraz przegramy wszystko, jeżeli będziemy przegrywać z takimi ekipami jak West Ham. No to przegramy ligę po prostu, no.
Żeby tego uniknąć, musimy zrobić w zimie szybką przebudowę. Ładuj, ładuj, Gavi, 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 gol! Tak jest! Wejdzie, zastanawiam się, Carvalho, Darwin Núñez. Zobaczmy, kto tam jeszcze słabo gry gierczy. Słabo gra... Właśnie Salah, ale czy ja Salaha mam jak zmienić? No nie, Ings tam nie może wejść. Nie, ja nie chcę zmieniać Salaha, bo Salah to jest nasza... Press after possession loss, dobra. Zmieni Gakpo. Zmieni Gakpo, zobaczymy ile to da. I czy to coś da. Tyler Morton, daje z Gakpo, ale odbiera mu piłkę Hilgers. No i teraz wyprowadzają akcję, ale jest spalony. Wszedł Darwin Núñez. Darwin Núñez! Jeszcze jest Diaz! Jeszcze! Oh. No mamy dużo pecha też w tym graniu, no. Nie wpadają nam piłki, które normalnie wpadać powinny. Czemu tutaj był spalony, skoro to się odbiło od piłkarza West Hamu? To jest remis, no. Mamy dużo pecha. Mamy dużo pecha. Ale... przyda nam się ten... przyda nam się ten... Jude Bellingham w środku pola. Tak sądzę. Myślę, że Renato nie wyjdzie od pierwszej minuty. Dostanie szansę Diogo Jota. Cody Gakpo. Zaufam Diogo Jocie. Jones zagrał dość przeciętnie, więc myślę, że Carvalho wyjdzie. Ale za... Nie, Elliot też będzie na ławce. I wyjdziemy w takim zestawieniu. Przesmulimy to szybko. Proszę, nie remis. Wygrywamy. I Diogo Jota z pierwszą bramką w tym sezonie. No i fajnie. Pierwsza bramka Diogo Joty. No i chyba ostatnia. Nie, jeszcze może strzelić w meczu z Crystal Palace. No ale tak czy inaczej, no. Już jest podpisany. Już jest podpisany, więc nie odwrócimy tego. Miejmy nadzieję po prostu, że wygramy z Crystal Palace. Jak to wygląda tutaj, jeśli chodzi o standings? Ósme miejsce i 3 punkty do City ciągle. No musimy wygrać z Palace, no i to będzie szybka symulacja. Jeszcze zobaczę, czy się wszystko nagrywa, czy się nic nie skraszowało. Nic się nie skraszowało. Także fajnie. No i Palace to też będzie szybka symulacja. Po prostu. Odcinek będzie krótszy jednak. Mówiłem na początku, że może być błyskawiczny. Nie pasują nam ci juniorzy. Są za słabi. Ale norwescy juniorzy przynoszą jakieś talenty, więc fajnie by było też takowe zobaczyć. 700 tysięcy, dobra, chodź. O Jezu, 2 miliony 400. Wow, ale junior. Ale junior. Ile on ma overalla? 65. W wieku 17 lat on nie jest CM-em. On jest prawym skrzydłowym. Ale mogliśmy mieć, ale możemy mieć prawego skrzydłowego. O mój Boże. Jorgensen natomiast jest również skrzydłowym, tylko lewym. No mamy ogroma tego, tych skrzydłowych, głównie norweskich, paradoksalnie. No ale widocznie tak to miało wyglądać. A my, skoro Jota strzelił bramkę, to niech Jota wyjdzie w kolejnym meczu. Niech wyjdzie z nim Luis Diaz. Nie wyjdzie Konate, wyjdzie Tapsoba. I tak zagramy. Chociaż tak, tak zagramy. Szybka symulacja na Selhurst Park i remis. Ja nie wiem, no, po prostu ja nie wiem.
Po prostu ja nie wiem. Diogo Jota znowu zagrał fatalnie. Gwardiol też. Robertson także. Ta psoba też nie najlepiej. A Renato, Trent, Neves też. Fatalnie. Jota paradoksalnie najlepiej z nich wszystkich. O, no i co? No i zobaczymy prezentację prawdopodobnie Diogo Joty. Znaczy Diogo Joty. Odejścia Diogo... Zobaczymy, czy zobaczymy prezentację odejścia Diogo Joty. Czy przyjścia Juda Bellingama. Tego pierwszego. Zobaczmy. Zobaczymy przyjście Juda Bellingama. Wita go Alisson. Chciał do Liverpoolu. Wiele razy to przebąkiwał. Nie dam mu odejść do Atletico. To nie jest klub dla tego piłkarza. Zaprezentuj się, Jude. Bellingham, no ale nie z trzynastką. Ale ślicznie wygląda w tej koszulce. Co by nie mówić, Bellingham wygląda przepięknie w tej koszulce. Jota odchodzi. Przyszedł już do nas Bellingham, któremu zmienimy numerek od razu. Nunes odstąpi mu numeru, ponieważ... No to jest Bellingham. Nunes dostanie numer... 20 pod jego Jocie może dostać. Ale ja bym chciał, żeby on odszedł. Ja bym chciał, żeby on odszedł. Tak samo jak Curtis Jones chyba mimo wszystko. Chociaż zobaczmy, nie, 6,26, to on podwyższył swoje notowania. Plus ma jakiś wkład bramkowy, więc to fajnie. A po drugie, on ma większy potencjał rozwojowy niż Nunes już. Także odejdzie Nunes, miejmy nadzieję. A my mamy nową erę z Judem Bellinghamem. Niech wróci do nas Brennan Johnson. Zobaczmy, jak on się zaprezentował. Nie zagrał ani jednego meczu, ale się fajnie rozwinął. Także wróci do nas. Dostanie swój numer 22. Potrzebujemy teraz kogoś do napadu po prostu, no nie? Czy on może zagrać jako ST? Tak średnio. Ale ja bym go chciał przerabiać na tego ST. Mimo wszystko. Niech ćwiczy sobie strzelanko. No bo prawonożny piłkarz na prawą stronę to nie jest trochę nasz profil. Dobra. Znowu zjechałem nasz zespół przez przypadek. W ogóle nie wiem, czemu robię tą konferencję. Powinienem już zakończyć ten odcinek, ale dobra, już będzie odbędziona konferencja. Jeszcze poukładamy nasz skład. Odcinek i tak wyniesie prawie pół godziny. Mamy wielki transfer i wielkie kłopoty. Bo w lidze tracimy do lidera, czy jakby nie patrzeć do rywala również, którym jest Spurs. 14 punktów. Leeds się trochę wywaliło. 14 punktów do rywala. Do lidera. A ja mam zagwozdkę, za kogo go tutaj dać do składu. No. Wyjdziemy tak. I wyjdziemy tak. Tak będzie wyglądał nasz napad na razie. Wrócił Brennan Johnson, jest Jude Bellingham. I Jude Bellingham musi być w pierwszym składzie. Ale czy za Gaviego, czy za Nunesza? Ja bym postawił za Nunesza. Za Nevesa? Ja bym go postawił za Nevesa. I po prostu go zrobił RCM, LCM. I grał w ten sposób. Zrobiłem 5 skill movesów Neveszowi przez przypadek. No dobra, to będzie miał 5 na 5, fajnie. Zobaczmy właśnie jeszcze rozwoje tak szybko, żeby trochę wydłużyć ten odcinek. Jedne skracam, drugie wydłużam. Mam nadzieję, że i tak przyjemnie się to wszystko ogląda. Dobra, teraz będzie ćwiczył tempo, to fajnie. Nunes tutaj. Tutaj mamy defensive midfielder. No i proszę bardzo, mówiłem, że będzie miał plus 1 overalla minimum. No i ma. No i ma Tyler Morton, także miejmy nadzieję, że będzie się fajnie tutaj rozwijał na tej pozycji. Tutaj Curtis się rozwinął trochę już, ale trzeba go zmienić. Jordan Henderson.
On może grać na CM-ie, no nie? On może grać na CM-ie. No i nie wiem, czy bym go nie zmienił też już tego na CM-a z powrotem. No, żeby miał tą pozycję Bellingama i żeby nie musiał jej za bardzo tutaj zmieniać, rotować. No, ale dobra. Bellingham dostanie oczywiście rozwój. Rozwój dostanie taki, żeby tempo trochę mu się rozwija. Niech mu się rozwija na razie defensywa. Jeszcze. I będzie fajnie. W ogóle Carvalho nie dostał rozwoju. Jezu Chryste, nie zauważyłem tego. Przepraszam bardzo cię, Fabio. Tutaj White Winger zrobił już Harvey Elliott. Fajnie. A to niech zrobi ten Wickfoot, no. Niech będzie miał 5 na 5. A potem mu przerobię też inne gwiazdki. No i tak wygląda nasz skład w tym momencie. Chociaż zobaczmy jeszcze oceny. Bo to chciałem zobaczyć. Alisson 6,57, 6,58. 7,44, spoko. 6,81, spoko. No tu jest raczej słabiej. Gavi bardzo w porządku. Sanchez bardzo w porządku. Neves przeciętnie. Więc za Nevesa wejdzie po prostu. Gakpo bardzo fajnie. Tapsoba średnio, Konate spoko, Luis Diaz bardzo fajnie, Angelino wchodzi z ławki, Nunez spoko, Morton wchodzi głównie z ławki, a gra w pierwszym to gra bardzo dobrze moim zdaniem, więc w Champions League zagrał całkiem spoko, no ale tutaj jest nieporozumienie, no. Curtis Jones też przeciętnie, najlepiej w Lidze Mistrzów. Ale w Premier League zagrał bardzo słabo, więc on też prawdopodobnie może odejść. Tutaj proszę bardzo, też grają w Premier League panowie. Harvey Elliott, no nie wygląda to najlepiej. Carvalho, spoko. Bogle, nie wygląda to najlepiej. Dika, nie wygląda to najlepiej. Nyakate, no on jest zmiennikiem, więc jego nie patrzę na ocenę. No Henderson, nie wygląda to najlepiej. Phillips, nie wygląda to dobrze. Haas, no. Luke Chambers, to był Hent czy Hank? To był Hent, dobrze mówiłem. Kite Gordon, całkiem niezłe oceny, zagranie w Carabao. Doak, słabo. Brennan Johnson nie zagrał ani razu w tym sezonie. Jude Bellingham również. No i to by było, myślę, że na tyle z tego odcinka. Także siemanko, do jutra. Cześć.